typowi pudłownicy Dylan Boksala. Siemanko! O, siema, to co, napijemy się czegoś? Stary, pewnie, nawet przyniosłem coś od siebie. Chyba nie będziesz tego pił. No, to na zdrówko. Halo? Masz godzinę. Słucham? Masz godzinę na to, żeby uzbierać 10 tysięcy lajków pod zdjęciem na grupce, bo inaczej zabiję twoją kobietę. A może być 20? Może być 20, szmato, i mnie nie wkurwiaj. A, i nie spróbuj zgłaszać posta, bo już jej nigdy kurwa nie zobaczysz. Kurwa! Ma wadę produkcyjną. Siema, słuchaj, dzisiaj robię imprezę przebieraną, wpadniesz? No to spoko, no to się widzimy wieczorem. Aha, tylko nie zapomnij stroju. Ty za kogo się przebrałeś? Jak to za kogo? Za pudłownika. No dobra, to wchodź. Kurde, zgłodniałem. Nie dodawałem jeszcze żadnych dzisiaj zdjęć na Instagrama, więc myślę, że trzeba by było coś wrzucić. Sztuczlak jest zapakowany, właściwie do chuja nic nie jest zapakowany. Mam cię. Co ja odpierdalam? Dobra, pora zemścić się na hajsownikach za ten rajd na naszą grupę. Wow. Jeżeli ludzie wstawili na jego grupę zdjęcia z jego twarzą, tym samym ujawniając jego tożsamość, to czy oni zrobili unboxing Unboxala? Wiesz, że scena z wiatrakiem była ustawiona? Nieprawda! Prawda! Unboxal nigdy by czegoś takiego nie zrobił! Zrobił! Nie! Co my tu mamy dzisiaj zadane? Narysuj kreta? Nic prostszego. Gotowe.